po pierwszym pokoleniu z nikomego gameplaya Hogwarts Legacy. Jesteśmy blisko pod Hogwartem, ale postaram się zrobić najbliższą tutaj będącą zagadkę Merlina. Myślę, że warto jednak je robić, żeby sobie po trochu powiększać. Żeby sobie po trochu powiększać sloty. Teraz złote pytanie, o co w tym będzie biegać? To raczej nie. Confringo też nie. Nie wiem, czy tak trochę nie wygląda jakieś takie schody. Oho. Przyznam, że trochę tak strzeliłem, bo ani te zagadki oczywiste, ani co. Zobaczymy teraz w ogóle, ile slotów mamy w wyposażeniu naszym. 24. Czy pewnie trzeba zrobić parę, żeby się faktycznie coś zwiększyło? Nie do końca to czaję. Okej, zrobimy teraz wyzwania. Chyba tu nic nowego póki co nie mamy. Przewodnik po Highlandach, raczej to chyba kolekcje albo walka, chociaż w sumie to bardziej eksploracja pasuje pod to. Tak, tu jeszcze mamy trochę do pająków do pokonania, żeby to wszystko ogarnąć. Czy bez eksploracji to raczej tego wszystkiego się nie zrobi. O właśnie, mamy odebrać nagrodę. Legendarna maska. Nice. W ogóle zapomniałem o tym, coś takiego tu mamy. Strony przewodnika. Ukończony paczek na mało brakuje w Hogwarcie. Stało 19. Tu mamy wszystkie w Hogsmeade. 25. Bardzo fajnie. Są kompletne. Tu 8 w Highlandach. Czyli jeszcze trochę nam tego zostało. No przyznam, że to jest chyba jednak moja ulubiona rzecz. Tutaj zbieranie tych wszystkich. Uratuj zwierzęta 20. Mamy 5 tych. To przynajmniej wiadomo, że trzeba trochę się nad tym pogłowić. Tutaj mamy wygląd nowy, ta maska cała. Tak się też w ogóle stanowią nad wyglądem. Zebrane składniki. Czegoś nam jeszcze brakuje. Tego chyba. Malwy. Figi jabłoński. No tak, bo tego jeszcze w ogóle żeśmy nigdzie. Tego to by wydało. Wydawałoby się, że trzeba by to było po prostu wyprodukować w którymś momencie. Okej, okay, tyle tego wszystkiego. Więc teraz zwalimy. Do. Teraz idziemy. Lecimy do Hogwartu na spotkanie z Sebastianem. Bo coś ciekawe, w tej misji będziemy mogli ogarnąć Crucio. Co mnie bardzo cieszy. Znaczy cieszy, bo właśnie ciekawe mi takie te najbardziej kultowe, wiecie, najbardziej kultowe czary. A Crucio do takich należy. Jakby nie patrzeć. Okej, czy będzie tutaj chyba? Lądujemy. Troszkę to wysoko jest. Okej, tośmy lądowali, nawet nie wiem do końca, gdzie my jesteśmy. Trochę jak noc Halloween. Ale tu widzę, że to prawdopodobnie jakieś nowe zadanie będzie. Poczekamy, odpalimy je, w razie czego zawsze będzie jakieś nowe do zrobienia. W tle, oczywiście. Hello Adelaide. I received your owl. Thank you for coming. You see, my uncle Roland is a metal trader who's quite well known in the goblin community. He normally sends me owls every week when he's on his business travels. In his last owl, he alluded to dealings with those radical goblins. Ranrock's loyalists. It's been ages since that owl and I'm worried. What with the troll attack on Hogsmeade and the rumors that goblins may have been involved, well, I'm fearing the worst.
Should I be worried about my uncle, or am I overthinking this? I think you're right to be concerned, Adelaide. Your uncle may be in trouble. You're much more understanding than Professor Weasley. She heard I was going to look for him and forbade me from leaving the grounds. She's convinced he can handle himself, but I can't concentrate on anything until I know he's all right. Could you try to find out for me? From what I hear, you're almost as adventurous as Uncle Roland. Has your uncle traded with many goblins? Yes, for ages. Even speaks gobbledygook. But he only recently mentioned Ranrock's lot. Insisting the galleons were worth the risk. He does it for me. Between robes and supplies, attending Hogwarts costs a fair sickle. And besides that, Uncle Roland has expensive taste. He's sacrificed so much for me over the years. I promised him that as soon as I finish Hogwarts, I shall be the one taking care of him. I take it you and your uncle are close. We are. My mother died when I was born, and I lost my father when I was 5. Uncle Roland's looked after me for as long as I can remember. He knows I get anxious when he travels, and that's why he sends me all the owls, to let me know that he's all right. I'll try and look into it for you, Adelaide. Thank you. He's very thorough in his record keeping. Notes all his trades in a journal, makes maps. In fact, in his last owl, he drew me a map of his next stop. He planned to set up camp north of here. I do hope you're able to find out where he is. Thank you again for any help you can provide. Czegoś mapę dosuniemy znowu. Opowieść o Rolandzie, Rolandzie Oaksie. Oaksie. Dobra, więc teraz pójdziemy sobie tędy. I w sumie byłoby miło, gdybyś nam trafiła choćby jedna rzecz. Patrzcie, już w ogóle tej bibliotece jeszcze nie byliśmy. W ogóle. Przydałoby się trochę po niej połazić i akurat coś by się może nowego nam trafiło. O, jakaś skrzynia nowa. Poproszę. Magiczny kluczyk. Tylko gdzie? I hope Adelaide's uncle Roland is all right. O, proszę. She seems very worried. Adelaide mentioned her uncle's camp may be near Brockborough, past the river. Aż. No niestety nie zawsze trafi idealnie. Kurde, jest jakiś tam zbyt przeczulony, ewidentnie. Dobra, udało się. No i kolejny żetonik domu zrobiony. Czy warto było? Warto tu było wpaść. Przynajmniej to mamy z głowy. Tu raczej chyba nic nie mamy. Fajnie by w ogóle by to było, że możemy jakoś wyjąć książkę i sobie coś poczytać. A gdyby zamrozić, dałoby się? Czy by się raczej nie dało? Nie, raczej nie to. Chyba żeby zatrzymać ten ogień. Nie, arestament, znaczy tak nie zadziała. A spróbujmy. Zaraz, co byśmy jeszcze mieli? Zamrażający. Spróbujemy. Oczywiście. Chyba nowe zbrojne rękawice. Okej. I odpalimy na nowo ogień. A, nie działa. Dobra, nieważne. Myślałem, że jednak zadziała ten ogień dalej. Tu już raczej nic nie mamy. A troszkę szkoda.
W ogóle wejdziemy tutaj do mapy, zobaczymy w ogóle ile mamy w ramach Hogwartu, gdzie my w ogóle teraz jesteśmy. Jesteśmy tutaj. Tu mamy trzy posążki de Mimosa. A jesteśmy gdzie? Tutaj, czyli w bibliotece jesteśmy teraz. Trzy posążki de Mimosa, skrzynie skarbów i sony przewodnika. Samej tylko w bibliotece. Czyli pewnie to nam trochę ich zostało. W jakichś zamkniętych pomieszczeniach. Tylko jakoś ja ich tu szczególnie nie widzę, tych pomieszczeń. Można byłoby skoczyć na górę i zobaczyć, czy coś tu będzie przy okazji. Bo jak widzicie... No nic takiego nie widać w tej bibliotece. Tam coś jest z tyłu. Dobra, co my tu mamy? Czy odpalamy? Lumos. To jest ten typiarz. Taki... Gdy coś na rogu będzie. Z takim... kolesiem od... Tak, tamten na końcu będzie. To przynajmniej tyle wiadomo. Rebellion. Chodź, motylku. Reading can be as magical as any spell. Why can't students see that? If anyone needs help with an essay. Okej. I kolejna strona przewodnika ogarnięta. Czy ile tu jeszcze zostało? Coś mi tutaj w bibliotece. Gdzie ta biblioteka? Ciężko stwierdzić, ta biblioteka. Gdzieś tu jesteśmy. A, dobra. Czy to wszędzie w sumie posążki de Mimosa? W całej tej sekcji sala główna? To jest sala główna. Ta się teleportowaliśmy. Dobra, nie o to mi chodziło. Ale cóż. A więc teraz. Znajomy kawałek, faktycznie sala główna. Tu najczęściej głównie bywamy. A gdyby tak pójść z miejsca, w którym jeszcze w ogóle nas nie było, na przykład, znaczy nie było, akurat w skrzydle stanowiczym jesteśmy najczęściej, dobra, w sumie pójdziemy tak jak jest, nie ma co kombinować. A tu co mamy? Aha, kolejne wejście do biblioteki, to przynajmniej tyle wiadomo. Wychodzimy stąd. Czyli sobie daleko nas nie pogoniło. Zaraz, gdzie ja idę? Aha, teraz chcę sprawdzić, gdzie indziej ten obóz Rolanda Oaksa. My musimy wymienić sobie na... tutaj. Na to coś. Pokój wspólny Slytherinu. Czyli chyba będziemy na pewno tam, gdzie nas jeszcze wcześniej nie było. Co mi się bardzo podoba. I też mnie ciekawi, jak tam się dostać. Mam wrażenie, że póki co to jest w samym kierunku. Co? O, proszę. Następny.
Okej, okay, kolejny żetonik domu jest zrobiony. Fajnie. To tutaj jest Slytherin. Kurde, nie wiedziałem, że to jest w ogóle, nie mam pojęcia, że to jest takie przejście w ogóle. Aż to ładnie. Tak, to jest chyba Slytherin. Podziemia, o proszę. Posąg Kelpie. Posąg ten przedstawia Kelpie, zmienokształtnego demona wodnego z Irlandii i Wielkiej Brytanii. Zwykle przyjmuje postać długowłosego konia. Największy Kelpie, jakiego kiedykolwiek odnotowano, to potwór Loch Ness w Szkocji. No i super, mamy już 33. Aha, tego typa to trzeba być niewidzialnym, żeby go... Tak śmiesznie zawsze wyje jak... Mhm. Czym to jeszcze jest? O, tu jeszcze nie byliśmy. Czy byliśmy? Tak, tu byliśmy. Co ciekawe. Tu chyba też byliśmy, tak się wydaje. To tylko sprawdzimy, gdzie jesteśmy na mapie w ogóle. 26 stąd przewodnika, więc w sumie całkiem sporo. I troszkę skrzyń skarbów. Słodkie Descendium. No to jest tego, moi mili panowie. Od samego patrzenia, kurde, siada, znaczy ten... Człowiek męczy od patrzenia. Okej, okay, dobra, czyli teraz idziemy tędy. I tu będzie nas czekał Sebastian, czyli tutaj raczej. Tu są, tu są i dormitoria. O, proszę. Zobaczymy, co tu jest. Jakby korytarz po prostu z tymi lampionami. Skrzynia, eliksir wigenowy. Okej. Okay. Czy to jest ich łazienka? To będzie chodzić gdzieś tutaj. Lumos. Jest. Chodź, motylko. Dobrze idziemy? Zdaje mi się, że nie do końca. A tutaj dobrze. Już jest. No to super. Coś tu jeszcze mamy. O, proszę. Umywalka Slytherina. Na jednym z niemiedzianych kranów tej pozornie zwykłej umywalki w toalecie dla dziewcząt wytrapany jest mały wąż. Nikt jeszcze nie ustalił, co oznacza. No proszę, a to jest właśnie ta odkonata tajemnic, czyli gdzieś tutaj prawdopodobnie można trafić do komnaty tajemnic, tylko nie wiadomo jak. Jeszcze nie ma jęczącej Marty. Ciekawe. Czyli gdzieś tutaj Hermiona. Jesus. Gdzieś tutaj Hermiona robiła ten cały, tę całą miksturę. Jestem taki cwany i to wiem akurat dlatego, że w zasadzie dzisiaj o, słyszeliście to? Ten dźwięk? Już tam bazyliszek jest. Tak mi się wydaje przynajmniej. Że... No, oglądałem to Komendę Tajemnic i do tego wiem. Jestem taki cwany.
You're here. Brilliant. Yes, I am. I received your owl. What happened with Ominous? I told him none of us will be able to avoid dark magic forever. So the more we know about Salazar Slytherin and the dark arts, the better prepared we'll be. Unfortunately, only a Gaunt knows the location of the Scriptorium's entrance, and Ominous won't tell me. Perhaps I should have a chat with Ominous. You? I suppose it's worth a try. But don't get your hopes up. Ominous is annoyingly stubborn. Nothing new. I know where he is. I'll lead you to him and then leave you to it. Come on. He's this way. W cieniu nauki. Tak, Slytherin. Keep an eye out. Never know who's watching. Although that hasn't stopped us before. Strictly speaking, it has. We were caught. Damned poltergeist. Such a nuisance. To jest to ponuro. Wylęgnia psychopatów, jak to mówią. Tak będzie ciekawie grać z Slytherinem przy jakimś podejściu. Good luck. Revelio. What are you doing here? Hello, Ominous. Do you have a moment? What is it? What have you and Sebastian been up to now? I owe you an apology, Ominous. I wasn't honest with you before about the Undercroft. Sebastian did show it to me. He wanted me to have a safe place to practice some spells, to try and catch up to the other fifth years. He didn't think you'd mind. I suppose that makes sense. It's just Sebastian's been pestering me lately about something and I'm frustrated with him. Don't tell me he's still going on about... What was it? A scriptorium? He told you about that. He did. We were talking about Hogwarts founders and he mentioned it. Wouldn't say much more, though. Yes, well, he seems to think it contains the answer to saving Anne. I think it's likely full of dark magic that is better left untouched. Wait, you've never been inside? Of course not. I only know about it because of my favorite aunt, Noctua. She thought like I do. Didn't agree with the family on the use of dark magic. In fact, she'd hoped to convince my family that there was more to Salazar Slytherin than worshipping pureblood status. She'd heard of this scriptorium and thought its contents might shed some light on him. She even found the secret entrance in this very corridor. She wrote regularly to my father about her efforts to gain access, and then she simply vanished. No one else ever tried to enter. I'm sorry about your aunt. Don't you want to find out what happened to her? Aunt Noctua went down this path with good intentions and lost her life. I don't want the same to happen again. You don't know that history will repeat itself. Besides, you said your aunt thought like you. This could honor her memory. Get you answers about Slytherin and Sebastian answers for Anne. Your aunt pursued this alone. We could do it together. I see what you've done here. And I confess, you've convinced me. I didn't think it possible. Very well. I shall tell you what I know. Fetch Sebastian, I'll wait. No, proszę. I hope we don't regret this. Sebastian, over here! These braziers grant access to the scriptorium. Now you'll share? You wouldn't tell me when I practically begged. It wasn't you who told me what I needed to hear. Opening the entrance has something to do with threes. Well, three heads are better than one. It's two heads are better than one. And by that logic, three is better than two. Simple mathematics, Ominous. Dobra, czy mam teraz otworzyć drzwi Slytherina? Niby gdzie to będzie? Nie, to nie tutaj. Kudeczki. Aha, teraz chyba są misje. O nie, coś tu się da. To ogarniemy przy okazji. Mamy.
tylko tyle. Czyli w sumie niewiele. Dobra, wracamy do misji. A tu się da? Tu się chyba nie da. Patrzcie, się da. Tu już raczej ze strefy misji nie uciekniemy. A, coś takiego. A jednak, dobra, wracamy. Chociaż może się jeszcze uda. Nie uda się, wracamy. Potem sobie wrócimy tam. Będzie jeszcze do czego. Ta. Nie wiem, co to jest. Chodzi teraz rozwalić. Tak, trzeba je zapalić przez Confringo. That brazier went out on its own. I wonder if it's a clue. No i co teraz? Jeszcze jakieś? Lumos. Revelio. Wątpię, czy jesteście na to gotowi, ale cóż. Muszę udowodnić, że mam rację, że nie potrzebujemy czarnej magii, jak twierdzi moja rodzina. Gdy będę w skryptorium, muszę odnaleźć dowody na to, że nie wiemy jeszcze o Salazarze Sidrynie wszystkiego. Napisałem do mojego brata. Wie już, jak weszłem do korytarza i że do skryptorium nie prowadzi żadna prosta droga. To labirynt z wieloma przeszkodami, które trzeba pokonać. Mam nadzieję, że brat podąży za moim śladem i razem zbadamy historię naszego przodka, Noctua Gaunt. Okay. A journal entry signed by Noctua Gaunt. Gaunt? Ominous. Your family was here. I know. She was my aunt. Okej, teraz będziemy musieli reparo chyba wrzucić tutaj. You knew? Repair. Didn't tell me. The rubble formed a relief of a person facing a snake. That must be the voice I hear. Tak, troszkę jest ironiczne, że akurat wtedy. The voice is ancient, sinister. You hear a voice? It started when you repaired that relief. I hear a whisper saying, speak to me. I'm a parcel mouth. I can hear and speak to snakes. Nearly all known parcel mouths are descended from Salazar Slytherin. I'd like to be able to talk to snakes. You might not want the ability to speak parcel tongue. It's often associated with dark wizards. I haven't spoken it in ages, but I'd wager if I speak it now, the door will open. I'm hoping you're having second thoughts. I see no reason we should stop now. It's ironic. When I left home, I vowed to leave the dark arts behind, and yet here I am. Stand back. I can't believe I'm doing this. It worked! Ominous, you possess a rare ability indeed. Between the two of you, I'm starting to feel left out. Between the two of us? I... never mind. Revelio. There's no clear way forward. Like a maze. Salazar Slytherin most likely wanted this to be difficult to solve. The door we came from, it closed.
And there's more than one gate ahead. Then look closely at each gate for clues. Revelio. Tam coś też jest, tylko nie wiadomo do końca co. Make this easy. Czyli kółko i nieskończoność. Czyli to i... Matching the symbols did open it. Was about to do that myself. Lumos. But you got to it first. Nice work. Zagadeczka za zagadeczką. Co my tu mamy? Notatka. Pomyliłam się przy tarczy, która uderzyła mnie w twarz niczym prawdziwy wąż, ale muszę znaleźć rozwiązanie z uwagi na moją rodzinę. Nie możemy skazywać dzieci na okowy starych tradycji. W skryptorium musi znajdować się dowód na to, że nasze dziedzictwo polega na czymś więcej. Ominous, your aunt wanted to change your family's traditions. She did, and she was my favorite person in the world for it. No proszę, tu coś można wejść. Lumos. A, zaraz, to myśmy stąd wyszli. A to chyba wężenie, ma jakiś wąż jest, tylko pytanie, gdzie są kolejne drzwi? Revelio. Tam dalej. Another welcoming sword, was he? Dial seems to be getting more difficult. But we've made it this far. Don't give up. Robię to na ślepo, więc za bardzo nie wiem, które teraz drzwi ma otworzyć, szczerze mówiąc. Strzelimy tutaj. Na serio teraz nie wiem. Gdzie oni poleźli tak na marginesie? No, tu coś jeszcze mamy. Salazar Slytherin umieścił skryptorium głęboko pod Hogwartem. Obawiam się, że zgubię się w tych mrocznych korytarzach. Jestem potomkinią, a mimo to czuję się tu obco. Zapalenie kokosowników nieco rozjaśniło korytarze. Nie upadę na duchu. Dotrę do celu jednym zwaniem po drugim. This journal entry. It mentions getting lost and being unwelcome. Poor Aunt Noctua. Pytanie, gdzie teraz są te znaki, które nam tu zostały? Lumos. To jakoś nic nie widzę. Revelio. Gdzież może być ta podpowiedź? O proszę, mamy. Czy to będzie... coś jakby kot? I taka siódemka. Próbujemy. To jest to? Na styk. That sounded promising. Another dial solved. Impressive. Nice work. Czy coś tu mamy? Revelio. Lumos.
Zaraz. Niesamowite, ta podróż jest bolesna, ale i satysfakcjonująca. Wkrótce znajdę w skryptorium i odkryję na nieopisane tajemnice założyciela naszego domu. Sarah ze Slytherin miał wobec nas znacznie większe plany, jestem tego pewna. Noctua references painful and arduous challenges, but also rewards. Painful. That's the part I'm wary of. All I heard was rewards. Keep going. Lumos. We've got more to solve ahead. Search each corridor. It may not be obvious which leads where. To jest taka ośmiorniczka i jakby takie A. Taka ośmiorniczka jakby takie A. Gdzie teraz to się sprawdzi? To chyba tam dalej będzie. Tutaj coś jest. Lumos. Po drugiej stronie. Zaraz. Tu żeśmy byli, czy to będzie chyba tam? Nie, tu nie. Będzie tutaj, w takim razie. Excellent work. We're another step closer to the scriptorium. Lumos. Dobra, chłopaki, gdzie wy jesteście? Chyba tędy miało iść jakoś. I spotted something ahead. Looks troubling. This whole place is troubling, but for my aunt's sake, we cannot stop now. The gate! I think we're locked in. Again! Then Salazar Slytherin is not yet finished with us. Krucia. Amazing. Straciłam nadzieję. Jestem w martwym punkcie. Słyszałam wrzask i widziałam udręczone twarze. Tylko zaklęcie niewybaczalne może im otworzyć mi otworzyć dalszą drogę. Nawet gdybym je chciała rzucić, nie ma tu nikogo, na kim mogłabym to zrobić. Salazar Slytherin zaprawdę wymyślił podłe wyzwanie. Ostatnim liście do brata zaprosiłam go tutaj. A teraz, jeśli podąży tu za mną samotnie, będę odpowiedzialna za jego śmierć. Pomimo różnic między nami nie życzę mu źle. Szkoda, że nie byliśmy w lepszych stosunkach. Noctua Grant. Mi się wydaje, że te wszystkie niewybaczane zaklęcia nauczymy się właśnie w tym całym questie dla Sebastiana. A skeleton. And Noctua's last journal entry. She mentions being trapped here. Blocked by an unforgivable curse. This is where she died. This is where we'll die. I shouldn't have listened to either of you. Ominous. I'm truly sorry about your aunt. But I know what to do. It's going to be difficult. You said you know what to do. Tortured faces on the door and Crucios etched into the stone. My guess is if we cast the Cruciatus curse, the door will open. That's why Noctua died. She had no one to cast the curse on. Ominous has the most experience with this. He should cast it. You seem to be in Ominous's favor. Will you ask him about this? He does seem a bit cross with you. I'll speak with him. Good. Work your magic, so to speak. Huh. Wish we had some liquid luck. All of this could have been avoided. Ominous, I hadn't imagined we'd end up trapped like this. Salazar Slytherin did. He's to blame for many unimaginable things. I overheard you and Sebastian, and I won't do it. The Cruciatus curse is pure torture, I would know. Sebastian told me a little of what happened when you were young. Sounds as if you had no choice. Should have known he would have told you. And one always has a choice. I'm as guilty as the worst of my family. Unforgivable curses won't work unless you really mean them. I had to want to cause pain, and for that I shall never forgive myself. That spells the reason I have no family left. You and Sebastian will need to sort out another solution. If you cast Crucio, you will regret it forever.
What do we do now? Ominous is not going to cast the Cruciatus curse again. Ridiculous! As if dying in here is a better option than casting a damned spell. It's up to us. I can teach you Crucio, or I can cast it on you. Wait, you didn't say you knew how to cast Crucio. Because I'm not sure I do. Ominous knows that, yet he's left us no choice. I don't yearn to follow in Noctua Gaunt's footsteps. I think I can cast it if I have to. I want to learn the curse, but I won't cast it on you. You need to cast it on me. I shan't forget this. Crucio. Jedziemy z Koksem. Crucio. Ready? I'm ready. Crucio! Are you alright? Ale rzeźnia. Are you all right? That pain. It was excruciating, but I'll survive. Let's keep moving. We made it. Revelio. We found Salazar Slytherin's scriptorium. I can't believe we. Skryptorium Salazara Slytherina. Sekretne i dobrze chronione pomieszczenie pod Hogwartem, w którym Salazar Slytherin spędzał czas na obmyślaniu różnych długoterminowych planów związanych z gronem uczniowskim i różnicą zdań, jaką miał w tym temacie z innymi założycielami szkoły. Super. Coś tu jeszcze mamy. Sebastian, Ominous, there's a book just here. Księga Czarów Slytheryna. You two go ahead. Let me know what's in. Chyba legendarna skrzynia. Wytworna szata szkolna. Ładnie tu. Chyba sobie pyknę fotę, bo tu jest ładnie, znaczy ładnie, ma to klimat. To jakaś nowa skrzynia. Bezkonkurencyjne rękawice do Quidditcha. Można się tego nie bała pić mimo wszystko. Obawiam się, że nie dojdziemy do porozumienia. Nie potrafił przekonać nikogo z nich, by posłuchał głosu rozsądku. Miałem nadzieję, że przemyślenia Godryka są zbieżne z moimi, że rozumie, iż ucznia musi cechować nadzwyczajność. Ale on uległ niedorzecznemu przekonaniu, że potomkowie Mugoli są równie zdolni jak dzieci czystej krwi. Był wściekły, gdy wyrzuciłem swoje niezadowolenie, nie wyraziłem swoje niezadowolenie z jego refleksji na ten temat, refleksji, których jeszcze nie ubrał słowa. Męczy mnie ta niezgoda, ale nie mogę już dłużej patrzeć na korytarze pełne nieudolnych dzieci udających czarownice i czarodziejów. Wiem, że muszę stąd odejść, ale uczynię to z ciężkim sercem. Sprawił, że stwora w komnacie jest może głęboki sen, a zbudzi go ktoś, kto podziela moje poglądy. Potomek, który będzie chciał odwrócić szkody tak lekkomyślnie wyrządzone przez innych. Ktoś, kto pozbędzie się ze szkoły tych, którzy nie są godni Hogwartu i którzy jedynie spamiliby moje dziedzictwo. Aż ci wariaci. Okej. Czy tylko sobie może zmienię ubranko? Coś nowego może być lepszego? 206. Zdobione chyba nowe rękawice. Trochę z obroną z gorzej. 200, 205. No dobra, tylko kawałeczek, więc nie aż tak strasznie dużo. Tu też szału nie ma. Też szału nie ma. Ta
Szału nie ma. Dobra, wracamy. Mamy jakieś nowe kolekcje. Pieczęć z Hogwartu, no. Zgadza się, Hogwart. Tak, więc już z Sidrynu praktycznie nie ruszaliśmy. Więc... Walka Sidryna. Posąg Kelpie. Tak, wybitnie ponury klimaty. I coś jeszcze mamy w inwentarzu nowego. Księga Czaru Slytherina, notka i ten opta. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć. No i klawo. No to teraz speak. What do you think? Looks like a spellbook of some kind. This is incredible. A Hogwarts founder's possession. What an honor. Still can't believe Ominous never told me about his aunt and what she found. What will you do with Slytherin's spellbook? What I do with every book. Read it. Having professors as parents ingrained that habit early on. But I can do that later. For now, I say we explore this room. It's breathtaking. I've been getting an uneasy feeling about this place. We shouldn't linger here. Let's find a way out, please. I don't want to leave, but I owe you. Both of you. Without both of you, we'd never have made it this far. We were lucky. We could have died. We must swear never to do this again. No to wychodzimy stąd. A, to tędy się opuści skryptorium. Dobra, teraz dopiero widzę ten znaczek cały. No trzeba było poczekać, aż się wygadają zapewne. I see a way out. Best news I've heard all day. Ominous, about your aunt. Please, Sebastian. I meant what I said before. We swear, right now, never to engage in anything to do with dark magic again. Understood. I'm truly sorry about your aunt, Ominous. I suppose after all this, I am grateful to know what happened to her. Thank you. Dzień nauki. No i spoko, mam to garnięte. Aha, do skryptorium. To przynajmniej wiemy. Patrzymy sobie, co tu jeszcze w ogóle jest. Wypadałoby te korytarze ogarnąć. Gdzie było parę tych kluczy. Tu to chyba nie. Czyli stąd wracamy sobie. Tu chyba będziemy szli stąd na tych drzwi. Aha, to zrobiliśmy kółko w tej chwili. Tu wychodzimy w ogóle z Slytherinu, więc nie tędy droga. Teraz pójdziemy tędy. Żeśmy w ogóle byli, więc teraz tylko pytanie, czy musimy się w ogóle wrócić? Tak ładnie się zamula, jak się wchodzi do innego pomieszczenia. No, klimat Slytherinu jest niesamowity. To pewnie się tędy do Hogwartu wchodzi z powrotem. Tylko uczniowie Slytherina zapewne tędy mogą wchodzić. Tak, tu jest łazienka. Może to będzie tam. Tak, czy teraz idziemy tędy. Straszne. Rebellion. Nie będą podziemia, więc to jeszcze nie tutaj. Zapewne to gdzieś tutaj będzie. Tak. To będzie to tutaj. Musimy zobaczyć, co to jest. Ależ to mają. I no, wylęgarnia psychopatów. Jak Boga kocham.
Na nic innego to nie wygląda. I tu chyba chłopaki trenują jakieś wariactwa. I had said I would. You should ask her. Shan't hold my breath for that. No, I'm going to ask her this time. You said that. Sześciogodno klary z tymi prawkami. O proszę. Co to jest? Gobelin polowania bez głów. Ten gobelin przedstawia polowanie bez głów, grupę bezgłowych duchów zorganizowaną przez Sir Patricka Delaney'a Podmora, która gra w różne bezgłowe gry. Słynna jest odmowa przyjęcia w ich szereg duchach domu Gryffindoru Sir Nicholasa de Mimsy Porpingtona, który w istocie nie jest całkowicie bezgłowy. No cóż, albo się jest, albo się nie jest. Majestatyczna szata szkolna. No proszę. Patrzcie, karteczka. Kurde, Accio muszę odpalić. Trzeba odpalić Accio. Zobaczmy, jak łatwo było mi ominąć parazyta Accio. Czyli nie odrzucamy, tylko... Tu Accio. Tańczą sobie. To jest creepy jednak. Czy tu już raczej nic nie będzie? Wychodzimy stąd. Niech ten dźwięk mówi, że coś jest w pobliżu, ale jakoś nie widzę tego dźwięku. Może to jest gdzieś... Może po prostu gdzieś... O, proszę. Jeszcze raz. Komnata przyjęć w rocznicę śmierci. To ponura, rozległa komnata w dolnej części lochu w Hogwartu to idealne miejsce na urządzenia przyjęcia w rocznicę śmierci obchodzono przez nawiedzające duchy zamek. Zamek duchy. Mamy tu aż 10, w tym żadnego w Hogwarcie nie znaleźliśmy jeszcze. To jest naprawdę niesamowite. Że nam to jeszcze nie wyszło do tej pory. Okej, gdyby teraz tak spojrzeć z tej strony. Skrzydło południowe. Dobra, będziemy się tym...